Plasterek ucięty. Byliśmy w jakimś sklepie z ozdobami, widzieliśmy takie plastry, no i chcemy zrobić to samemu. I oczywiście uciąć możemy ukośnica, czy też pilarka taśmowa. Na taśmówce pamiętajcie tylko, żeby porządnie mocować ten materiał, ponieważ może się zdarzyć, że wałek obróci się, taśma pociągnie i wtedy będzie awaria. Znam to z autopsji. No i dobrze, mamy ten ucięty plasterek, ten, który ja już Wam pokazałem, kawałek jakiegoś konaru, on już troszeczkę u nas leżał, więc już zaczął pękać. No ale właśnie, mamy ucięty ten idealny plasterek, no i co dalej? Przecież w sklepie był taki fajny, ładny i w ogóle niepopękany. To jest pytanie, które, słuchajcie, wraca jak bumerang. Na wszystkich forach, na wszystkich grupach dyskusyjnych, jak widzę to pytanie, to troszeczkę śmiać mi się chce, ponieważ odpowiadaliśmy na to pytanie już nie wiem ile razy. No więc dzisiaj jeszcze short na ten temat, czyli suszenie plastrów. Tego nie da się zrobić w 5 minut. Jeśli utniemy sobie ten kawałek drewna i mamy te plastry, wszyscy biorą to sobie do domu, mówią, ale sobie pięknie zrobiłem, zaraz sobie wyszlifuję w warsztacie i zabieram do domu, przecież trzeba się pochwalić rodzinie, że takie coś zrobiłem. Podstawki pod kubki, pod świeczki, można z tego naprawdę zrobić mnóstwo ciekawych ozdób, ale następnego dnia, za dni 5, tydzień, zaczyna to wszystko nam pękać, ponieważ w domu jest ciepło. Kiedy przetniemy taki wałek na plastry, włókna te w środku drewna są otwarte i praktycznie takie plasterki schną w okamgnieniu. I to jest właśnie powód, dlaczego to się wszystko rozwala, dlaczego pęka. Tutaj jeszcze kora trzyma, a już są duże pęknięcia, duże szpary w środku. Jest na to metoda. Bardzo, bardzo prosta, ale nie próbujcie tego przyspieszać. Takie pocięte, świeże plastry wrzucamy do wiórów. Zasypujemy to wiórami. I tyle. I trzeba po prostu uzbroić się w cierpliwość, poczekać, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące, pół roku. Utnijmy tych plastrów, nie wiem, 100, wrzućmy właśnie w te wióry, zostawmy to w spokoju gdzieś w piwnicy czy w warsztacie w kącie i niech to poleży do kolejnego sezonu. Ten proces schnięcia musi być bardzo, bardzo, bardzo wolny i wtedy coś z tego będzie. Oczywiście i tak połowa, może nie połowa, ale część z tych plastrów popęka, ale reszta będzie wyschnięta i będzie cała i zdrowa. Wtedy możemy dopiero zabierać się za szlifowanie i będziemy mieli plastry jak malowane. Taka porada na dziś. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.